Polskie Radio Białystok. Rzeczywiście to jest bardzo ważne ćwiczenie. To ćwiczenie, które pokazuje, że siły sojusznicze budują interoperacyjność, współpracują z sobą. Żołnierze Wojska Polskiego nieustannie podnoszą swoje umiejętności, w ten sposób wzmacniając bezpieczeństwo zarówno Polski, jak i całej wschodniej flanki NATO. Jest z nami generał Kolaszewski, dowódca 5. Korpusu US Army. Jest z nami również generał brytyjski, są z nami dowódcy Wojska Polskiego, ale jest z nami także oddział wojsk szwedzkich. Liczymy na to, jak mówił pan prezydent, że już niedługo Szwecja dołączy do Sojuszu Północnoatlantyckiego i już niedługo potwierdzimy to, co mogliśmy zobaczyć przed chwilą, a więc potwierdzimy formalnie tą interoperacyjność, tą współpracę między wojskami sojuszniczymi i wojskami szwedzkimi. To wszystko jest dowodem tego, że siły sojusznicze przykładają dużą wagę do bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, że nasza aktywność jest dostrzegana, że nasze zabiegi związane z tym, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt i żeby Wojsko Polskie budowało właśnie współpracę, interoperacyjność z siłami sojuszniczymi są dostrzegane i są realizowane. Razem jesteśmy silniejsi. Together we are stronger. Thank you.